Twoje niebieskie opiekuny są gotowe, aby dać Ci wgląd w to, co przyniesie najbliższa przyszłość. Wśród ciągłego hałasu życia istnieje niedoceniana siła, która tkwi w ciszy. Tak, cisza, ten dyskretny towarzysz, często zaniedbywany, jest potężną siłą zdolną do przekształcenia waszych życiów w niewyobrażalne sposoby. Nasze społeczeństwo bardzo ceni ekspresję, dźwięk, nieustanny gwar głosów i hałasów. Ale ilu z was zastanawiało się nad wartością ciszy? Cisza to przerwa między dwoma nutami, która nadaje sens muzyce, to głębokie westchnienie przed podjęciem kluczowej decyzji, to moment odpoczynku, za którym wszyscy tęsknią po wyczerpującym dniu. Jednak cisza jest często postrzegana jako znak dyskomfortu, zażenowania, a nawet wstydu. Ale zapewniam was, cisza to coś więcej. Cisza może być źródłem jasności, równowagi i osobistej transformacji. Wielcy myśliciele, tacy jak Einstein, Freud, Lao Tzu, Jezus i Salomon, wszyscy cenią ciszę. Zrozumieli ogromną moc ciszy. Albert Einstein, na przykład, powiedział: myślę 99 razy i nic nie odkrywam. Przestaję myśleć. Zanurzam się w ciszy, a oto prawda jest mi objawiona. Cisza jest często źle interpretowana, ponieważ w naszym obecnym społeczeństwie bycie cichym jest zwykle kojarzone z byciem biernym, introwertycznym, a co gorsza, z niewiedzą. A ta negatywna percepcja ciszy prowadzi nas do mówienia, czasami nawet bez zastanowienia się nad tym, co mówimy. Ile razy mówiłeś impulsywnie z powodu gniewu, stresu lub strachu, tylko po to, aby później żałować swoich słów? Albo ile razy przerywałeś komuś, bo cisza cię niepokoiła? To w tych momentach zdajemy sobie sprawę z ciężaru słów. Źle postawione słowo, zdanie wypowiedziane pod wpływem emocji, może spowodować nieodwracalne szkody. Zdając sobie z tego sprawę, zaczynamy doceniać wartość ciszy i jej potencjał do przekształcenia naszego sposobu komunikacji i interakcji z innymi. Dlatego zapraszam was do odkrycia, jak cisza może stać się waszym supermocą. Cisza jest źródłem wielkiej siły. Pozwala ci gromadzić energię, skupiać się i znaleźć równowagę. Pomaga również zmniejszyć stres i znaleźć równowagę. Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w momencie ciszy, pamiętaj o korzyściach, jakie może przynieść do twojego życia. Ja, jako Bóg, zapraszam was do napisania w komentarzach: znajduję mądrość w ciszy. Pisząc ten komentarz, wzmacniasz swoje osobiste przekonanie o wartości ciszy, pomagasz przekształcić swoje myślenie na bardziej pozytywne podejście do tych momentów i inspirujesz innych do tego samego. Razem możemy przekształcić moc ciszy w siłę, która poprawia nasze życie. Czy jesteście gotowi na tę podróż ze mną? Nie mogę się doczekać, aby przeczytać wasze komentarze i towarzyszyć wam w tej wspaniałej podróży. Chcę również przekazać wam ważną wiadomość od Księżyca, której musisz posłuchać dzisiaj. Subtelna, ale potężna energia popchnie cię do podjęcia kluczowej decyzji do końca tygodnia. Wpisz 1111, aby to potwierdzić, i nie przegap następnej wiadomości, która jest bardzo ważna. Czeka na ciebie w następnym filmie, gdzie ją usłyszysz. Jaki niesamowity moment boskiej łączności, który tutaj dzielimy na kanale Wiadomość od Anioła dla ciebie. Mam nadzieję, że każde słowo dotknęło twojego serca i że znalazłeś inspirację i pocieszenie w naszych wiadomościach o miłości i nadziei. Pamiętaj zawsze,
że nie jesteś sam na tej drodze i że jest wyższa siła, która dba o ciebie na każdym kroku. Niech te słowa rozbrzmiewają w twojej duszy, przynosząc spokój i pocieszenie w chwilach próby. Teraz nadszedł czas, aby zabrać te płomień wiary i miłości do świata, rozpowszechniając go tym, którzy go najbardziej potrzebują. Udostępnij te wiadomości swoim bliskim, przynieś światło tym, którzy są w ciemności i bądź agentem pozytywnej zmiany. Bądź z Bogiem i do zobaczenia w następnym momencie wiary, pokoju i pocieszenia. Amen.